Kolejna ekspozycja to sztuka kresów, która nawiązuje do trzech narodów, grup etnicznych zamieszkujących niegdyś Lubaczów do II wojny światowej. Mowa tu o Polakach, Rusinach i Żydach. Wszystkie te społeczności razem koegzystując tutaj, żyjąc, współpracując, przyczyniły się do stworzenia szczególnego klimatu, specyficznej mozaiki kulturowej, która jest charakterystyczna właśnie dla kresów. Jesteśmy w części ekspozycji poświęconej kulturze żydowskiej. Początki obecności Żydów na naszym terenie sięgają XV wieku, ale wiemy, że osiedlali się znacznie wcześniej, tuż po lokacji miasta w 1376 roku. Dorobek tej społeczności prezentują liczne i bardzo cenne judaika, związane z obrzędowością świąt domowych, jak chociażby przepiękne lampy chanukowe, pojemniki na etrog czy balsaminki. Tą część wystawy wzbogacają litografie artysty Wilhelma Wachtela, które przedstawiają sceny z życia społeczności żydowskiej. Widzimy tutaj chociażby uroczystą kolację seder, czyli Żydów przygotowujących się do tej uroczystej kolacji, kobietę przygotowującą się do szabasu, zapalającą świecę, czy chociażby przechodnia. W tej części ekspozycji zwracają uwagę cenne zabytki, jak chociażby tora pochodząca z lubaczowskiej synagogi. We wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy weszli do Lubaczowa w nocy z 12 na 13 września, splądrowali, zniszczyli i podpalili lubaczowską synagogę. Z niej uratowano tą torę, którą po zabiegach konserwatorskich prezentujemy w naszym muzeum. Z lubaczowskiej synagogi pochodzi także ten uskrzydlony gryf. Cennym i ciekawym zabytkiem jest także skrzydlaty lew, który pochodzi z bramy cmentarza żydowskiego, czyli Kirkutu, gdzie również zachowało się wiele cennych nagrobków, czyli macew. Ciekawy jest także strój rytualny religijnego Żyda, na który składają się tałes, czyli szal w pasy czarno-białe, ozdobna atara, jarmułka czy filakteria, czyli pudełeczka zakładane przez Żydów, przywiązywane do czoła i do lewego ramienia. Cennym zabytkiem jest ketuba, kontrakt małżeński, spisany na pergaminie po aramejsku. Jest to dokument, bez którego nie mogło się odbyć wesele żydowskie. Ciekawym wątkiem jest także pomoc społeczności naszego regionu dla ludności żydowskiej. Tu prezentujemy dyplom Zofii Pomorskiej, która pomogła i uratowała dwie żydowskie dziewczynki. Szczególną wymowę na pewno mają te zdjęcia ukazujące portrety w większości nieznanych nam ludzi pochodzenia żydowskiego. Tu także pojawiają się nazwiska osób, które pomagały tej społeczności, ratowały, przechowywały Żydów mimo zagrożenia utraty życia. Dział, jeśli chodzi o wystawę sztuki, kresów nawiązuje do kultury ruskiej. Jeżeli mowa o tej kulturze, to oczywiście ważną rolę pełni tutaj ikona. Obrazy święte, malowane na deskach według ściśle określonych reguł. Przed nami ikona zwiastowania, namalowana w XVII wieku dla cerkwi w Radruża. Jest to jedna z najstarszych ikon w naszym muzeum. Oprócz ikon stanowiących wyposażenie cerkwi, ciekawą kolekcję stanowią ikony domowe. Te ikony znajdowały się w każdym domu ruskim na specjalnej świętej ścianie, gdzie przed ikoną wisiała lampa oliwna, tak zwana lampadka.
do ciekawych zabytków tej społeczności należą także korony nowożeńców, które w obrządku wschodnim trzymają nad głowami nowożeńców świadkowie. Fenomenem sztuki ludowej na tym terenie związanej z kulturą ruską jest kamieniarstwo bruśnieńskie. Początki tego ośrodka, który mieścił się w Starym Bruśnie, sięgają XV wieku. Ci ludowi twórcy zajmujący się początkowo produkcją kamieni żarnowych, młyńskich, w początkach XIX wieku zajęli się także plastyką nagrobną. W przestrzeni muzealnej widzimy figury przedstawiające wizerunki świętych, które możemy znaleźć na okolicznych chociażby cmentarzach. W tle kamieniarki bruśnieńskiej żelazne krzyże wykonane przez miejscowych kowali. Na kolekcję składa się kilkadziesiąt takich krzyży. Najstarszy pochodzi z cerkwi w Łówczy z 1800 roku. Krzyże te, no, tak jak wspomniałam, niektóre pochodzą z niezachowanych już cerkwi, które nie przetrwały do czasów dzisiejszych. 56 cerkwi istniejących na terenie powiatu lubaczowskiego zachowało się 36. Sztuka kościoła łacińskiego nawiązuje do tradycji obecności na naszym terenie kurii arcybiskupiej lwowskiej. Wiele zgromadzonych tu na wystawie i w zbiorach muzeum zabytków pochodzi z terenów kresów dawnej Rzeczypospolitej, między innymi z kościołów lwowskich. Bardzo ciekawą kolekcję stanowi zbiór ornatów, które sięgają czasowo kilkuset lat. Są to ornaty, które powstały na przestrzeni XVII i XX wieku. Ponadto w ekspozycji paramenty liturgiczne, liczne obrazy przedstawiające wizerunki świętych, które powstały pod różnym wpływem w różnych kierunkach i różnych szkół.